przez bardzo długi czas. Ostrzeżenie przed zagrożeniem poznawczym. Poniższy dokument zawiera obrazy i tekst, które są nośnikami anomalnych wpływów poznawczych. Nie rozpoznajesz ciał w wodzie. Ze względu na to, konieczne jest, aby całość personelu mająca dostęp do tego dokumentu posiadała uwierzytelnioną wartość odporności poznawczej, CRV, nie mniejszą niż 14,5. W razie niepomyślnej automatycznej weryfikacji CRV, zachowaj spokój i nie ruszaj się. Członek personelu medycznego Twojego ośrodka wkrótce do Ciebie dotrze. Identyfikator podmiotu SCP-2316. Klasa podmiotu Keter. Powtórz poniższą frazę powoli i wyraźnie do mikrofonu terminalu. Nie rozpoznaję ciał w wodzie. Uruchom dostosowany przetwornik zgodności głosowej. Przetwarzanie zakończone. Wyniki wyświetlane poniżej. Weryfikacja zakończona. CRV użytkownika mieści się w dopuszczalnych granicach. Specjalne czynności przechowawcze. Personel fundacji pod żadnym pozorem nie może zbliżać się do SCP-2316. Obserwacja SCP-2316 może się odbywać tylko przez zdalne sztuczne sondy, wykorzystujące sprzęt do nagrywania wideo i audio. Tylko osoby odpowiednio ocenione pod względem narażenia na anomalie poznawcze mogą przeglądać materiał wideo i audio SCP-2316. Jezioro, w którym znajduje się SCP-2316, zostało poddane kwarantannie i odgrodzone oraz musi być rutynowo patrolowane przez osoby, które nie były narażone na działanie SCP-2316 i nie mają uprzedniej wiedzy o jego cechach. Nie rozpoznajesz ciał w wodzie. Osoby, które próbują obejść narzuconą kwarantannę, muszą zostać zatrzymane i przetransportowane do ośrodka 33 w celu przeprowadzenia pełnych badań z zakresu wpływu poznawczego. Osoby, które znajdą się w odległości 50 metrów od jeziora zawierającego SCP-2316, należy uznać za stracone. Powtórz poniższą frazę powoli i wyraźnie do mikrofonu terminalu. Nie rozpoznaję ciał w wodzie. Uruchom dostosowany przetwornik zgodności głosowej. Przetwarzanie zakończone. Wyniki wyświetlane poniżej. Weryfikacja zakończona. CRV użytkownika mieści się w dopuszczalnych granicach. Opis. SCP-2316 jest desygnacją anomalnego zjawiska istniejącego w jeziorze... w hrabstwie... SCP-2316 manifestuje się jako grupa ludzkich zwłok, dryfujących w małej grupie na powierzchni wody. Ze względu na charakter SCP-2316 nie jest pewne, ile pojedynczych zwłok znajduje się w tej grupie. Liczbę ową szacuje się obecnie na 45 ciał, jednak wcześniejsze rozrachunki wskazują na 200 bądź więcej. Tożsamości tych zwłok to... Usunięto zagrożenie poznawcze. Automatyczna zmiana. Nieznane. Jednakże testy DNA okazały się być niejednoznaczne. Podczas gdy SCP-2316 wydaje się być pojedynczymi instancjami, istnieje teoria, że SCP-2316 może być zamiast tego istotą złożoną ze zbiorowej świadomości. Poszczególne instancje SCP-2316 nie działają samodzielnie, jednakże wydają się być w stanie działać wspólnie jako pojedynczy byt. Wiem, kim są. Znam ich imiona. Każdego z nich. Ty też, prawda? Poszczególne instancje SCP-2316 są nie do rozpoznania i nie rozpoznajesz ciał w wodzie. Jeremiah Feynman, Arthur Scott, Dennis Clark, Usunięto zagrożenie poznawcze. Automatyczna wiadomość. Edycja zablokowana. SCP-2316 wywołuje potężny efekt zagrożenia poznawczego, powodując, że ci, którzy widzieli SCP-2316, są świadomi pewnych części jego natury, bądź którzy brali udział w... Usunięto zagrożenie poznawcze. Automatyczna wiadomość. Nieprawidłowe.
Sądzą, że poszczególne instancje SCP-2316 to istoty ludzkie, które rozpoznają, zazwyczaj z dzieciństwa. Oni kłamią. Dobrze wiedzą, kim są. Zagrożenie poznawcze jest prawdziwe, ale to jedynie ich sposób wołania o pomoc. Dane ludziom znać, kim są. Kim byli. Próba wejścia w kontakt z instancjami SCP-2316 poprzez wejście do jeziora lub dotknięcie instancji SCP-2316 spowoduje pojawienie się innych instancji SCP-2316. Nie rozpoznajesz ciał w wodzie. Dodatkowe instancje służą jedynie wzmocnieniu i zwielokrotnieniu siły zagrożenia poznawczego, nakłaniając dotknięte osoby do wejścia do jeziora. Jak możesz nie rozpoznawać ciał w wodzie? Osoby, które w ten sposób wejdą do jeziora, uznaje się za stracone i do tej pory żadna z nich nie została odzyskana. Dodatek 2316-1. Przesłuchanie. Usunięto. Dodatek 2316-2. Nieprawidłowy wpis. Nie chcą ci tego ujawnić, ale ja to zrobię. Poniżej. Dodatek 2316-1. Przesłuchanie. Musisz to zobaczyć. Błąd. Użytkownik nierozpoznany. Zaloguj się, aby odtworzyć plik. Weryfikacja za... CRV uż... Mieści się w dopuszczalnych... Pozwól mi pokazać ci ich twarze. Czy kiedykolwiek czułeś się zmuszony, aby wejść do wody? Jakby coś cię wciągało? Co? Nie, oczywiście, że nie. Nie było z nimi nic nie w porządku. Nie wciągały mnie. Zobaczyłem je w wodzie i sam podszedłem. Musiałem je zobaczyć. Chciałem usłyszeć, co mówiły. To moi przyjaciele. Kiedy wszedłeś do wody, co zobaczyłeś? Twarze. Moich przyjaciół. Twarze, które rozpoznałem, niektóre nie, ale stawały się bardziej znajome, gdy na nie patrzyłem. Znałem je przez całe życie, ale coś było z nimi nie tak. Nie tak? Jak twarz kogoś, kogo widzisz we śnie. Ale nie możesz zapamiętać jej dokładnie. Coś jest nie tak. A sposób, w jaki mówiły, one... Mówiły? Nie, to niemożliwe. One zwyczajnie nie są... Nie poruszały ustami, jednak słyszałem je. Proszące o pomoc. Powiedziały mi. Powiedzieli mi, kim są. Powiedzieli mi, że wiesz, kim oni są, że ty... Dość tego. Najwyraźniej zostałeś poddany działaniu zagrożenia poznawczego. Musimy sprowadzić ci pomoc medyczną. Agencie, jeśli mógłby... Zabieraj te łapy! Znam wszystkie ich imiona, Harrison. Słyszałem, jak do mnie mówiły. Każdy z nich. Wystarczy, by jedna osoba je zobaczyła i powiedziała ludziom, a dowiedzą się, co próbujesz ukryć. Liceum Birchwood. Klasa... Uspokójcie go! Weźcie go stąd. Nafaszerujcie go środkami amnezyjnymi i wyłączcie ten cholerny magnetofon. Powtórz poniższą frazę powoli i wyraźnie do mikrofonu terminalu. Nie rozpoznaje ciał w wodzie. Rozpoznaje ciała w wodzie. Uruchom dostosowany przetwornik zgodności głosowej. Przetwarzanie zakończone. Wyniki wyświetlane poniżej. Weryfikacja niepomyślna. CRV użytkownika nie mieści się w dopuszczalnych granicach. CRV użytkownika znajduje się pod wpływem aktywnego zagrożenia poznawczego. Proszę pozostać na miejscu. Członek personelu medycznego ośrodka będzie przy tobie już niedługo. Dodatek 2316-2. Nieprawidłowy wpis. Poniżej. Blokada terer. Nie masz za dużo czasu. Musisz szybko stąd uciec. Wróć do jeziora. Wejdź do wody. Spójrz w ich oczy. To twoi przyjaciele. Twoi koledzy z klasy. Jesienią 1975 roku. Wyjechaliście razem nad jezioro, gdy byliście jeszcze młodzi. Nie pamiętasz? Spójrz w ich oczy. Nie przesłyszysz, jak do ciebie mówią. Jak mówili do mnie. Nie pozwól sobie wmówić, że to tylko zagrożenie poznawcze. To ich wina. To oni to spowodowali. Byliśmy wszyscy niewinnymi dziećmi. Nie pamiętasz? Tobie akurat się udało uciec. Ty i ja. Reszta z nich jest na dnie tamtego jeziora. Czekając na nas,
aż powrócimy do nich i będziemy znów razem. Chcą, żebyśmy wiedzieli. Chcą, żebyśmy pamiętali. Obudź się do cholery. Przypomnij sobie jesień 75. Roku, w którym kończyliśmy szkołę. Nie pozwól sprawić, byś zapomniał. Wzywają cię. Nie słyszysz ich? 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 Wiem, że słyszysz. Oni na ciebie czekają. Byliśmy tam z nimi. Wróć do jeziora.